Moi drodzy, jest dzisiaj ze mną Rogalik, siemaneczko. Siemaneczko, mordeczki, witam serdecznie. Rogalik wciera się w rolę księciunia, on się nazywał księciuniu w Szreku, chyba tak, nie? A ja się wcielam w rolę Szreka, jestem podobny? Trochę da, trochę no, da. No to piątka. Zobacz, co mam na plecach w ogóle, zobacz, miód z uszu, tylko że w ulu. Zapasy wziąłeś. Tak, że są zapasy. Okej, moi drodzy, to jest kolaboracja Szreka z Fortnite'em. No i zobaczymy, jak nam się uda przejść tą mapę. Dobra, lecimy. Tutaj mam jakieś wskazówki po angielsku napisane, ale to na razie tutaj, że kod Farel musicie wpisać, pamiętajcie, w sklepie Fortnite. I lecimy dalej. O! Widziałem, ale mi znikło. Czekaj, czekaj. Now ogres. Teraz ogry mają gorzej. Czyli ja! Muszą co? Robić zupę ze swoich wypilowanych skillów? Tak, tak, tak. Czyli tutaj nie mamy konkretnie wskazówki, ale tutaj mamy jakiś... Znak, drogowskaz. Drogowskaz. Nie wiem, czy tutaj będzie coś napisane, chyba nie. Do Szrekolandu prosto. Ej, nie wiem, jakoś... chatka Szreka, ty! No to ej, to moja chata! Czemu drzwi nie zamknięte? Kto ją wietrzy? Jak ja lubię, jak tam wali w niej ostro. Zobaczymy, co się tutaj dzieje. O nie, to mój wychodek! Okej, okay, okej. Okay. Nie wiem, co tu pływa po tym, jak się załatwiłem. Spoko, dobra. Spoko. Chodźmy, ale nie, no faktycznie coś pływa, zobaczcie! Zostawiłeś coś po sobie, fuuu, dobra, wychodzimy stąd. Wejdźmy do chaty, oh yeah, osioł się już smaży. Tak, osioł się smaży, ale co tutaj w chacie możemy... To są świeczki z uszu moje, pamiętaj. No wiem, właśnie widzę, że... I tutaj możemy coś sobie zjeść, pamiętaj, że ogry lubią cebulę, tak? Nie, jak to szło? Cebula ma warstwy. Cebula ma warstwy, ogry mają warstwy, dokładnie. Przeszukajmy łóżko. Dobra, ja jednak bym wolał osiołka. Osiołka. Nie ma tutaj nic w tej chacie. Nie możemy przez... Dobra, wejdźmy może na górę na chatkę, może jakieś tam będzie jakaś wskazówka. Aha, o, można, tak, można wejść. Ej, zobacz, jestem tutaj na dachu. Jest przycisk! Dobra, nacisnąłem. Chyba coś się odblokowało. Tylko... co się odblokowało? Sprawdźmy jeszcze raz chatkę. Czy mamy tutaj jakieś wskazówki? Tutaj jest jakaś ryba w łódce, nie wiem, o co chodzi. W kibelku się nic nie zmieniło. No dobra, dobra, no to rozejrzyjmy się, czyli na zewnątrz się rozejrzyjmy, co się stało. Jest, ty z przodu, patrz! Tutaj mamy jakąś bramę otwartą. Tego chyba nie było, jak nacisnąłem przycisk, to chyba coś tutaj się pojawiło. Dobra, więc czekajmy w tamtą stronę. Zobacz, chyba nogi myłem, bo ryby pływają na zewnątrz. W bagnach ryby zdechły już. Takie. Dobra, lecimy dalej, okej. Are you talking to me? Okej, okay, czyli czy mówisz do mnie i musimy lecieć dalej, chyba żeby tak. Dalej tego dialogu kawałki odblokowywać. Mamy jakąś barierę z przodu zablokowaną. O, jest! Okej. Aha, czyli że bez wątpienia nie masz żadnych przyjaciół. No, normalnie, tylko, jestem ogrem. Tylko prawdziwy przyjaciel może być naprawdę szczery. Tak, no honest, dokładnie tak. Okej, zobaczmy. Wow, now you have met donkey. Okej, okay. Musimy spotkać osła, tak? Czyli musimy odblokować drogę, żeby wrócić... na bagna. Do bagna. Dobra, szukamy osła w takim razie, moi drodzy. Jestem mega ciekawy, jak oni... jak oni wymyślili w tej grze osła. No, jestem mega ciekawy. Szukajmy. To jest dziwne. Nic nie widzieliśmy po drodze, a musimy spotkać osła. Tak. Czy może gdzieś tu można... Mam przycisk! Kolejny? Chodź, zobaczysz, patrz. Jest przycisk na skalę. Czekaj, czekaj. Tego się nie spodziewałem. Odblokuj ścieżkę na bagna. Okej. Okay. Okay. Tak, zobacz, odblokowała się, rewelacja. To jest osioł? To jest osioł z kamienia, czy mi się wydaje? Nie, to po prostu... nie wiem. Chodźmy dalej, chodźmy dalej. Podążajmy za fabułem, nie, zastanawiajmy się mocno. Oh no. Fairy tale creators, to są z baśni kreatury, tak? Tak. Czy jakieś potwory? Oj, jest jakiś dialog. Czyli co wy robicie na moich bagnach? Tak jest. Możesz... what are you doing? Okay, kujemy żelazo póki gorące, nowym kill-offem, świątecznym, eleganckim, no. Nie patrz na mnie, nie zapraszałem ich. A, jest dalej... o nie, nikt ich nie zapraszał. A jest, faktycznie. Byliśmy tutaj zmuszeni, żeby tu przyjść. A, bo to jest ta historia ze Szreka. Tak. Lord Farquaad. Lord Farquaad on się nazywał. Ty jesteś Lordem Farquaadem. Nie, Lord Farquaad to był karzeł. No tak, no to kucnij. Dobra. O, teraz idealnie pasuje. Aha, czyli on podpisał dokument na to, że wszystkie stworzenia... na bagnach mają zniknąć, tak? Tak to szło. Nie. Właśnie chodzi o to, że wszystkie stworzenia, które są w jakikolwiek sposób inne, muszą tutaj przyjść, do Szreka. Okej. Tak to wyglądało i on wtedy miał właśnie takie namioty fajnie rozłożone.
które to właśnie tam mieszkały różne ciastek. Tak. I on się denerwował, że dziwolągi tak, tak, do niego na bagno się zwaliły. I poszedł tak, porozmawiać z księciuniem. Tak to było, dobra. Tak jest. O! I can stay up late. Czyli, aha, czyli że główna historia zaczyna się w dzień. Czyli musimy stanąć tutaj okay, i poczekać do dnia. Tak, jest już noc, zobacz na niebo, stary. Tak, widzę. Od razu okay, zobaczyłem właśnie Sztosik. Jak ta wiadomość się... Czyli co my tu musimy poszukać? No nie wiem, szukamy kolejnego pewnie przycisku. Dobra, zobaczmy. A to nie jest tak, że jak zrobi się dzień, to po prostu nam się odblokuje? Możliwe. Być może. Chociaż tutaj z tyłu chyba nie ma znowu... A nie, jest też ten... Jest, ta, jest ten taka norka, że tak powiem, ale... Mhm. Nic tutaj innego nie widzę. Dobra, mamy jakiś kolejny tekst. Czy ktoś wie, kim jest ten Lord Farquaad? Tak. I tutaj jest napisane... O! Tak. O! O, wiem, tak! Wiem, gdzie on jest. Przyniósł mnie tutaj. Dobra. I tutaj mamy właśnie całą opisaną historię, że Shrek idzie do tego Lorda Farquaada i pogada z nim na temat, aby całe magiczne stworzenia zniknęły z tego bagna i miały jakiś inny fajny azyl. Więc... mi się wydaje, że za chwilę powinien wstawać dzień i my powinniśmy się właśnie udać do tego całego Lorda Farquaada, ale tutaj niestety nie możemy przejść. Dobra, czyli idziemy do zamku, stary, idziemy do zamku. Tak, idziemy do zamku, co jest dosyć ciekawe. Ciekaw jestem, jak autor rozwiązał to. Cały zamek? No jestem też mega ciekawy, czy on jest zbudowany, taki kozacki, czy będziemy walczyli z Farquaadem, czy po prostu, wiesz, go zjemy i tyle, jak to na orków przypada. Ej, ale skoro to ja jestem Lordem Farquaadem, to proszę mnie jeść. Aha, no właśnie, ty, chodź tu. Mogłem wziąć ze sobą jakieś widelce. Dobra, szukamy przycisku, byku. Dobra, sprawdź, może w domku faktycznie gdzieś tutaj jeszcze dobra, coś... Dobra, już patrzę. Coś przeoczyłem. Tutaj się osioł. O, jest! Here! Gdzie? Nie widzę. Zobacz! Za osłem piekącym się na ruszcie! Zobacz, z tyłu! O, jest, faktycznie! Dobra, naciskaj okay, i lecimy. A, odblokuj drogę do Duloc, tak się nazywało to królestwo. A, dokładnie, dobra. Lecimy do Duloc. I tutaj lecimy. Coś... dalej. Ciekawe, co spotkamy tutaj po drodze. Czy już będzie od razu... Jest zamek, ty! Ty powinieneś to powiedzieć, daleko jeszcze! Daleko jeszcze, za siedmiogórogrodzie jesteśmy. Tak jest, wow! Co to, nikt nie skosił tej trawy, o co tu chodzi? Jest tekst! Tu coś było, wcześniej. Wcześniej? That's it. To jest to miejsce, to jest Duloc. Wiedziałem, że go znajdziesz, tak jakby. I dalej jest. Tutaj może być, tutaj musi być zamek Lorda Farquaada. Dokładnie tak. A Shrek tutaj mówi, że wiem, znam to miejsce jakby. Zobacz, musisz tak przebiegać, nie możesz przeskakiwać. Byku, ja to wszystko wow! Jest tekst, uwaga. Jest cisza, gdzie są wszyscy? Nie mam pojęcia, może Farquaad ich wygnał już. Nie, to jest tak jak w tym, w Shreku. Musimy biec, bo tam będzie, będziemy musieli walczyć. A on przypadkiem tu nie wyjdzie u góry? Nie, i na nas nie spojrzy z pogardą? Chyba nie, tak, dobra. Zobacz, ale czekaj, patrz, są domki. House tak, one, ale... house two. Ale tutaj jakby nic nie będzie, bo ja pamiętam z bajki, byku, chodź. Dobra, no to idźmy. W sumie domki były ponumerowane, nie wiem o co chodzi, ale okej. Tu będziemy musieli walczyć, może coś będzie napisane z tym. Szukajmy tekstu, jest tekst. Right. Tak, że idziemy dobrze, bo idziemy za głosem jakimś tam. Okej. Przepraszam, kolejny tekst. Nie widzę, okej. Aha, czyli że wszystkie usunięte, wszystkie... A, bugi zostały naprawione. Jasne. Okej. Okay. Mamy kusze! Kill all guards. Dobra, musimy guardsów zabić. Tu są guardsy. Nie, to jest oszukany guards. Tam jest, dobra, widzę. Jeden. Aha, okej, okay. Tam. Okay. Tak czyli... jest. Szukam dobra, kolejnego. Okej, okay, mam. Kolejnego. I kolejny tam headshot jest. Bronią okay. Farquaada, bronią! What is that? Or... It's hideous, czyli że jakieś to było odrażające. Tak jest. Tak, to było odrażające. Ogry są odrażające, ja ci dam. Zobacz tam na tym. Tron! Tron Farquaada, dokładnie. I co dalej? Dobra, chyba idziemy tędy, co? Aha! Muszę wykonać zadanie, żeby wrócić na swoje bagna, jasne. Ale chodzi tutaj o to, posłuchaj. Mhm. Chodzi tutaj o to, bo ja pamiętam ze Shreka, że on powiedział mu, że jeżeli znajdzie dla niego królewnę Fionę, aha, to wtedy... jakby odzyska swoje bagna z powrotem, jeżeli przyprowadzi mu królewnę Fionę do jego zamku. Tylko teraz, czy kwestia tego, czy wszystko już tutaj wykonaliśmy, bo tutaj chyba jest jakaś... Chyba tak, jak brama się otworzyła. Nie, mamy tekst dalej, Jest dalej tekst? Okej. Tak, okej. Okay. Twoje bagna? Tak, moje bagna. Gdzie przyniosłeś te wszystkie jakby baśniowe stworzenia. Dokładnie, bez mojego pozwolenia i teraz zjadają mojego osła. Bez pozwolenia. Dobrze, ogrze.
zrobię z tobą umowę. Jeśli wykonasz dla mnie tego questa, to misję, to będziesz mógł wrócić na swoje tak, bagna. Będziesz mógł wrócić na swoje bagna. Exactly the way it was. Okej, okay, czyli dalej mamy. O, cztery boogie bomby trzeba podłożyć. Chodź tutaj, tutaj to jest. Słyszysz? Tekst. Okej. Okay. Cztery boogie bomby musimy podłożyć. Ty możesz tak przeczytać, ja już idę po boogie bomby, bo nie zebraliśmy z tych boksów, wiesz? Tutaj walczyliśmy z guardsami. No i okej, okay, mamy. No jeszcze dobra, jedną boogie bombę do zebrania. Tutaj musimy właśnie, tutaj jest opisane to, że musimy właśnie uratować królewnę z... Jasne, jak ty dobrze znasz tą historię. Znam. Pośle. Bardzo dużo jakby oglądałem Shreka kiedyś. Okej. Okay. Za mało lata. Za... Znam? Aha, czyli odblokowaliśmy. Tak, straciliśmy kuszę, okej. Czyli teraz idziemy do wielkiego zamku ze smokiem. Tak powinno być według całej historii. Ale tak, i musimy pokonać smoka. Musimy szukać guzika chyba kolejnego. Tak jest. Unlock to start the quest. Jasne. Gdzie on może być? Gdzieś powinien być. Nie wiem, gdzie tu może być. Tutaj nie ma do końca, okej. Mam. Patrz, zobacz. I on jest. Tu. Widzisz to? Gdzie schowali? Ja dziękuję. Dobra, mamy to. Nacisnąłeś. Nie, nacisnąłem. Okej, już jest. Odblokowane? Tak jest, w końcu! Ja dziękuję. Lecimy dalej. Ej, zarąbista jest ta historia. Jestem ciekaw, czy będzie druga część. Jak będzie druga część, no to oczywiście nagramy. O! Don't worry, your quest is not over yet. Aha, czyli że nie martw się, twoja misja jakby jeszcze się nie skończyła. Druga część przyjdzie później. I to chyba było koniec tej mapy. Tak, to jest na tyle, moi drodzy. Szkoda, jakoś szybko mi to minęło. Może jak będziecie chcieli część drugą, to zostawcie dużo łapek. Tak, 5 tysięcy wystarczy. My nie jesteśmy pazerni. 5 tysięcy i nagrywamy kolejną część Fortnite X Shrek. Ja dziękuję jeszcze raz wszystkim za uwagę. Wbijajcie również do Rogalika, link w opisie. Trzymajcie się, cześć! Trzymajcie się, nara! Jeżeli podobają ci się moje filmy, to nie zapomnij użyć kodu FAREL w sklepie Fortnite.